Siema, siema. Siema, nie ma emerytury. O. Siema, siema. Gdzie twój skuter? Skuter niech tu puste stoi. Miejsce po MRF-ie zostało. Tomek, coś ty zrobił. Na mojego mamy motora. Dzisiaj straciliśmy pierwszy sprzęt Kuby. Był klient? Był klient. Kupił? Kupił. Powiem wam szczerze, przyleciał aż za Kielc. Za Kielc? No. Poszło aż tak daleko nasza daleko MRF-a? A ty? Jak? A, tragicznie. Jak się czujesz? Źle. Źle? No ale lada moment wleci, nie? Jaki plan na zakup jest? Co kupujemy, Kuba? Jest. I klient powiedział, że za 3 lata przyjedzie i kupi 120. O, to masz już spać. Stały kupiec. Stały kupiec. A myślisz, że 3 lata wytrzymasz na 120? 65 będzie musiała wlecieć. No, naprawdę. Mama niech zbiera pieniądze. No. Tomek, no to jaki plan? To najpierw kupił dziadek, teraz kupi tata, potem kupił. Trzeba kupić, rozejrzeć się, to wyjeżdżkę kupujemy, nie? O, wejdę na to puste miejsce po MRF-ie. Ale ją widzisz, bo to dzięki Nowa Bajkowi. Taka piękna. Była. Nowa Bajkowi. No, no, piękna MRF-a była. Idealnie to będzie wyglądała 120. Dziadek masz ten. Takiego brudnego. Tą drogą tylko przejechałem. Był czysty, nie? Co? No, tą drogą tu przejechałem tylko. I taki brudny? I taki brudny, no. No jak przejedziemy, to będziemy znowu brudni. Nie ma sensu myć nawet. No nie ma. No nie ma. To kiedy lecimy po 120? Daj kopkę mi. Kiedy po 120? Kuba? No. No nie pamiętam. Kiedy. Przyszły weekend? No. Przyszły weekend? O ile tata wróci. No ale dobra, ale to gdzie? No wiadomo jaki plan, do jakiego sklepu? Trzeba się rozdać. Gdzie? Do salonu? Spokojnie. Do salon. Na salon. Nowa, nie? No to trzeba już dzwonić, nie? To co mam szukać? No powoli już mogę. 120, tak? No dobra, no to może ja zaraz zadzwonię i się zapytam. No i zobaczymy, czy najbliżej pojedziemy. Dzwonimy do salonu po motocykl. Już! No, a w przyszłą sobotę pojedziemy kupić. Jak wam, pasuje takie coś? No! Tak? Ile wrócę, nie? Dobra, dzwonię pierw do Kartus. Sekunda. Do salonu do Kartus dzwonię. Do Piotra. Siema Piotr, słuchaj, pytanie mam techniczne. 120 na sobotę przyszłą byś miał MRF-ę w salonie? Ale zwykłą czy RC? Zwykłą. A czym się różni RC od zwykłej? No RC jest wyższa. No to nie, no to ta mała. Możliwe, żebym miał, no. Bo w tej chwili nie mam, tych no to dużo, nie? Jaka cena, jak dla Blegopsa? Czekaj. Byśmy przyjechali po odbiór osobiście w sobotę. No powiedz już, bo kasę szykujemy, sprzedaliśmy 80. Aha, to dla was ma być? No dla mnie, dla Kuby. Możesz okleić. 3 lata będzie latać. Kotel, no. Kotel. Ty będziesz płacić. Nie. Ty będziesz płacić. Kto będzie płacił? Ty będziesz płacić. No ja nie będę płacić. Wiesz, co by wyszło? No. Dobra. Zaklepuj, oklejaj. I w sobotę jesteśmy. Dobra. To będzie jak nacinać, okej? No dobra. To nara. Hejos. Tak się załatwia. Hard enduro, kartuzy. 120. No to Black Opsa. No. Kuba! W sobotę lecimy do kartuz. To idealnie lecimy w moto. Miało być później, ale jak już tak zapadły decyzje. Czyli widzisz, patrz, sobota, następna sobota, szybka akcja, rewelacja. Zobacz, jedno sprzedaliśmy, drugie kupiliśmy. Nas nie będzie po dniach. No po dniach nas nie będzie, cały dzień nas nie będzie. No. Do kartu zwieźle to jest. A muszę wam powiedzieć,
Szczerze, jak dostawałem SMS-y na OLX-ie, to wszyscy się pytali, czy to ze stajni Black Opsu leci MRS. O! O? Ze stajni Black Opsa, no tak. Najlepsze sprzęty są od Black Opsa, nie? Mimo, że katowane. I muszę wam powiedzieć szczerze, przyjechał kupiec, oglądał ten łańcuch i on był w szoku, co jest z tym łańcuchem. Bo my go oczywiście, co Kuba, zrobiliśmy z łańcuchem, jak był umyty. Dobra, teraz tu. O Jezus! No widzisz? Kręć. Nie marudź. To jest dobre, tak na pewno sprzedamy. Pójdzie normalnie... W świat. Nasmarowaliśmy. Nasmarowaliśmy nową bajkę, i cały czas był taki biały. I on był w szoku, że tak łańcuch długo stoi, a po zdjęcia. Że nie weszło to, nie? No nie, no bo to jest nowa bajka smar. No. Czyli dobry temat. Zaraz wam pokażę ten smar, żeby nie było. Czym smarujemy w stajni Black Opsa? Tym, nowa bajkiem. Tylko nowa bajk. Nowa-bajk.pl No i tak, no. I 80 kolejny przedszkolak będzie jeździł. Tak. I będzie oglądał filmiki, jak Kuba jeździł, uczył się. 120. Tak. Powiedz jeszcze ostatnie słowo odnośnie MRF-y. Mówi. Nie wiem jakie. No jak się jeździło ci MRF-om? Dobrze. Na kółko wyrywała? Dobrze było. Dobrze było. Dobrze. Oj, ty jesteś macher. Co? Niezawodna. Złego słowa na MRF-y nie powiemy. Nie powiemy. Dobra, to na razie. Trzymajcie się. Czekajcie na odcinek z zakupu 120 MRF-y. Hejos. A ona się nie psuła w ogóle. No czas. Śmigaj. I just realized.